czy Twoja osoba ukochana napisze, czyli czy skontaktuje się z Tobą. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Dzisiaj macie karty do wyboru. Pierwsza grupa tarot lub kwarc górski. I druga grupa to Lenormand i kwarc różowy. Wybierzcie sobie grupy, ja w międzyczasie Was serdecznie witam. Proszę o subskrypcję, komentarze, lajki z kciuszkiem w górę. Proszę o e-maile, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Zapraszam Was serdecznie. E-mail mój znajdziecie na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobra, pierwsza grupa. Zaczynamy, kochani. Już mam nadzieję, że wybraliście. To powinno odbyć się szybko, intuicyjnie. Pierwsza grupa to tarot. Więc grupa, która wybrała tarota. Czy osoba ukochana napisze? 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 Już w podstawie kart mamy chęć rozmowy, chęć wyjaśnienia spraw, mamy sąd, czyli potrzeba rozmowy, tak? Jeśli są jakieś kryzysy, spory, niedogadanie, to ta osoba chce wyjaśnić tą sytuację. Ta osoba tutaj jest koło fortuny, czyli jeśli sytuacja teraz jest zła, to chce ta osoba przemienić tą sytuację, by się zmieniła ta sytuacja na lepsze, na dobre, tak? Jesteście pod wozem, chce ta osoba, żebyście byli na wozie, czyli żeby sytuacja się zmieniła. Chce ta osoba na pewno zgody, dawania i brania, pojednania, harmonii. Chce ta osoba lekkiej atmosfery znowu, zabawy, żeby wróciła znowu ta lekkość, tak? Ale też ta chce ta osoba, jest ta osoba też niedojrzała, widzę. Chce się bawić, chce po prostu, nie wiem, albo seks, albo coś lekkiego. Nie jakiejś tej poważnej relacji, tylko po prostu może flirtowania. No i tutaj mamy króla buław, tak? Król buław, który owszem będzie chciał być energiczny, aktywny, chce napisać, ale chce również seksu, tak? Chce, jest to charyzmatyczny, silny mężczyzna, który myśli tutaj bardzo seksualnie i niemniej jednak jest to na pewno osoba aktywna, która chce działać. Król buław ma wyznaczony cel, do którego śmiało podąża aktywnie, i z łatwością pokonuje wszystkie problemy, lubi wyzwania, jest pewny siebie i lubi te wyzwania tu pokonywać, więc mamy tutaj chęć rozmowy, chęć wyjaśnienia, mamy tutaj obrót sytuacji na lepsze, mamy zgodę, mamy tutaj ruch jakiś. Także tak, ta osoba chce napisać, chce skontaktować się. Ale być może ma też pomysł lub podszycie takie seksualne, także ostrzegam, żebyście o tym wiedziały, wiedzieli. Dobrze, zaczynamy teraz wróżbę dla grupy drugiej lub grupa pierwsza może oczywiście zostać, zobaczyć, co pokażą karty Lenormanda na ten temat. Czy osoba ukochana napisze? Powiedzcie, kochane karty. Pokażcie nam, czy osoba ukochana napisze. Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane karty. Czy osoba ukochana napisze?
Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane karty. Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane karty. Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane karty. Czy osoba ukochana napisze? Tak, napisze. Jesteście dla niego, dla niej ważni. Myślę, że to jest być może osoba z przeznaczenia. No, nieraz jest to ciężki, być może karmiczny związek, ale jesteście ważni. Tutaj ta osoba też, myślę, że najwyższy czas, by napisać, że po prostu, no, też może jest niecierpliwa. Tutaj mamy dobre wiadomości, dobry rozwój spraw, głębsze jakieś uczucia, potrzeba czy pragnienie spełnienia marzeń w tej relacji z Tobą. Tutaj właśnie bociany przynoszą dobrą wiadomość, dobre wieści i na pewno ta osoba myśli o relacji z Tobą, jest pierścionek, czyli chce tej relacji i chce być może porozmawiać o tym. Także tak, tutaj jest bardzo wyraźnie, że tak, że napisze ta osoba, że skontaktuje się z Tobą. Także niech się dzieje, kochani moi, niech się spełnia, niech się dzieje. Życzę Wam oczywiście, jeśli czekacie na kontakt, wszystkiego dobrego. Niech się dzieje. I do usłyszenia już wkrótce.